Pokazujemy Państwu materiały sprzed lat, ale niektóre z nich są zaskakująco aktualne. Po co zamykać dobrą szkołę i tworzyć nową? Zastanawiali się rodzice uczniów i nauczyciele z ponad 100 szkół podstawowych likwidowanych na Dolnym Śląsku. W województwie dolnośląskim planowane jest powołanie 309 gimnazjów. Z tego 121 to szkoły wiejskie. Spośród 1038 szkół podstawowych gminy ogłosiły zamiar likwidacji co dziewiątej placówki. We Wrocławiu gimnazja powstają najczęściej w tak zwanych wygaszanych szkołach podstawowych, które nie będą prowadziły już naboru uczniów. W gminach wiejskich koegzystują pod jednym dachem z podstawówkami. Tego nie przewidywały założenia reformy. Inna sytuacja jest w mieście Wrocławiu, a inna w gminie Jordanów, gdzie jest jedna szkoła. To zupełnie jest inny świat. Największym kłopotem dla rozległych gmin wiejskich jest konieczność zorganizowania transportu dla dzieci. Tylko w gminie Milicz po likwidacji trzech małych szkół koszty zorganizowania dojazdu uczniów wzrosną blisko o połowę. Na przykład w niewielkim Wróblińcu i w Ziątkowie na granicy województwa dolnośląskiego trwa walka o gimnazjum. Tak naprawdę to spór o dojazdy. Rodzice z Wziąchowa Wielkiego nie chcą się zgodzić na dowóz tutaj. Pójdziemy na kompromis, będziemy mieli tutaj duże dzieci, zostaną na miejscu. Nasze małe dzieci będą dowożone 13 km do Wziąchowa. Do szkoły podstawowej, jeżeli tu będzie gimnazjum. Pod presją rodziców rady niektórych gmin wycofują się z zamiarów likwidacji albo przekształceń szkół. Mam obawy, że tutaj najwyższe koszty to są te koszty społeczne. Część z gmin została, oni zostali zaskoczeni tą reformą. I teraz uwzględniając ich warunki bazowe, finansowe w sensie na przykład nakładów na organizowanie dojazdów, oni czują się nie użyję słowa bezradni. W wielu przypadkach rodzice desperacko wręcz usiłują przeforsować swoją koncepcję kształcenia. Tak jest na przykład w szkole podstawowej numer 66 we Wrocławiu. Rodzice nie chcą mieć tam gimnazjum. Nie zgadzają się też na przenoszenie dzieci do osiedlowej tysiąclatki. To jest szkoła, która czegoś uczy, tu jest porządek, tu nie ma żadnych takich ekscesów jak załóżmy te różne narkotyki, nie narkotyki. Rodzice czują się wymanewrowani i oszukani. Problemem dla samorządów będą także, i to już wkrótce, rzesze bezrobotnych nauczycieli. Zwolnienia grożą przede wszystkim nauczycielom klas młodszych. Szacuje się, że w każdej szkole straci pracę dwóch pedagogów. Mam dużą praktykę, pracuję 19 lat w szkole i nie uważam, żeby akurat to, że nie mam magisterium w mojej pracy było jedyną zawali drogą. Tak sądzę. Zresztą najlepszy dowód tego, że klasy, które prowadzę są zawsze bardzo liczne. Rodzice z chęcią zapisują dzieci akurat do mojej klasy na przykład i to chyba nie stanowi jakiejś wielkiej bariery. Jednak optymiści dostrzegają także dobre strony reformy. Przede wszystkim będą oddzielone dzieci z klas starszych od dzieci młodszych. Będzie to mniej konfliktów na terenie szkoły, w miejscach, gdzie te dzieci się ze sobą stykały, korytarze, łazienki, stołówka. Spodziewam się, że dzieci, które odejdą, miejsce tych dzieci, zajmą dzieci z innych rejonów szkół, które staną się gimnazjami. W związku z tym szkoła na pewno nie będzie świecić pustkami. Co to jest reforma oświaty? Są ci wszyscy nauczyciele, którzy decydują chociażby o tym, że mamy teraz gimnazjum. Po szóstej klasie będziemy mieli zamiast średniej, to będziemy mieli gimnazjum. Mówili nam tylko, że będziemy mieli trzy lata nauki i trzy lata nauki po szóstej klasie, no i będziemy w gimnazjum, będziemy kończyć i po prostu się cała klasa się rozpadnie. No ja uważam, że będzie dobrze, bo przynajmniej będzie trzy lata i więcej nauki, ale wtedy jak ja mam teraz 15 lat, a jestem w szóstej klasie, więc jak idę teraz do gimnazjum w tym roku, no to będzie dla mnie lepiej, bo wtedy po 18 latach już nie muszę się uczyć po gimnazjum. O proszę, tego twórca ówczesnej reformy chyba nie brał pod uwagę. Teraz kolejne ponadczasowe zjawisko. Wywoływanie fałszywych alarmów bombowych wciąż jest bolączką służb. Podkreślmy jednak, kary za tak nieodpowiedzialne zachowanie były i nadal są wysokie. Pierwszy telefon o podłożeniu bomby dyrekcja szpitala otrzymała po 8 rano. Ekipa pirotechników dwukrotnie przeszukała budynki. Postanowiono nie ewakuować pacjentów. Drugi telefon zadzwonił przed 18. Bomba miała wybuchnąć o 19. O 20 wciąż trwała ewakuacja. Szczegółów nam nie powiedzieli. Kazali się ewakuować. Wziąć tylko podstawowe jakieś rzeczy, karty wydali, a reszta zostało na salach. No to jeszcze my, co możemy chodzić, no to tak, ale najgorzej ci, co dzień, dwa po
operacji są. Pacjentów przewożono karetkami i autobusami komunikacji miejskiej do trzech innych wrocławskich szpitali. Wśród najciężej chorych było 8 osób podłączonych do respiratorów, 15 na wózkach inwalidzkich, 70 na noszach i wiele chorych dzieci. Wiadomo, z którego telefonu dzwonił, natomiast są to telefony publiczne, rzecz jasna. Naprawdę ludzie są bezsilni wobec głupoty i wobec bezwzględności czyjejś, ja myślę, że czyjegoś szaleństwa. Była to już kolejna ewakuacja szpitala na Dolnym Śląsku w ciągu ostatniego roku. Poprzednio ewakuowano wrocławski szpital kolejowy i szpitale wojewódzkie we Wrocławiu i Legnicy. Obecnie skutecznym straszakiem powinna być kara pozbawienia wolności do 8 lat i pokrycie kosztów akcji, które sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.